Witajcie moi kochani. Przychodzę dzisiaj do was z filmikiem z zakupami z Allegro. Wiecie, że bardzo lubię takie aukcje, wyścigi i tak dalej. A więc znowu wylicytowałam. Tym razem dwie aukcje, ale u jednego sprzedawcy, dlatego wszystko przyszło mi jedną paczką. Jest tego mniej więcej tyle. Chciałam wam to pokazać, ale jeszcze przed tym pokażę wam, co kupiłam sobie sama w drogerii, nie przez internet. Pewnie oglądaliście ostatnio filmik Ines o tym, co warto kupić, jaką kolorówkę kupić w Niemczech. I mówiła ona o firmie Alverde. Ja mam dostęp do tej firmy, ponieważ mieszkam w mieście, które graniczy z Czechami, także do Czech mam 2 minuty. Wygląda to tak, kupiłam sobie cień, podobno są to cienie mineralne. Wiecie co, pojechałam tam, bo byłam gotowa kupić sobie róż w kremie, ale tak długo testowałam wszystkie kolory, że w końcu stwierdziłam, że żaden mi nie pasuje. Mają bardzo tępą konsystencję i zobaczyłam wtedy ten cień. Popatrzcie się na ten kolor. To jest taki łososiowato-różowy ze złotym połyskiem. Po prostu jest przepiękny. Jak go tylko zobaczyłam, to mówię o nie, ja muszę go mieć. Kolor przedstawia się na ręce w ten sposób. No jest po prostu przeboski. Zapłaciłam za to 99 koron, czyli teraz przy kursie korony to jest około 17 zł. Dużo, ja wiem. Ale zakochałam się w tym kolorku i teraz go użyłam praktycznie codziennie. Dzisiaj jednego chyba nie użyłam, pierwszy raz do jakiegoś czasu. Następna rzecz to jest taka woda perfumowana, wiecie co, nie rozróżniam tego, z Playboya. I to jest zapach, wiecie co, nie wiem, Played Lovely to jest nazwa? Nie wiem, wiem, że to jest ten biały. Po prostu czaję się cały czas na tą wodę toaletową z króliczkiem, z zakrętną z króliczkiem. Ale po prostu nie mam teraz kasy na coś takiego. A to było w promocji za 17 zł, także sobie kupiłam. Po prostu zapach jest boski. Dobra, bo trochę zamulam. Zobaczyłam, że u mnie w Rossmanie pojawił się bloker z jaj. Postanowiłam sobie go zakupić. I powiem wam, że strasznie, ale to strasznie podrażnił mnie pod pachami. Okropnie. Myślałam, że umrę. Jak mi wszystko swędziało, szczypało. Tragedia. Także nie wiem, czekam, aż mi się zagoją tam te ranki, które powstały przy tym i spróbuję użyć go jeszcze raz. Ale nie wiem, jakoś nie sprawdza mi się. I chyba ostatnia rzecz, którą sobie kupiłam, to jest zestaw, czekajcie, zestaw z Perfectly Amazing Amazing Cosmetics. I to kupiłam w TK Maxie za 29 zł. I w skład tego zestawu, czekajcie, pokażę wam to tak, wchodzi podkład mineralny, taki puder fiksujący, no nie wiem, czy to jest fiksujący, taki wieś wykończeniowy bez koloru, pędzelek do korektora i korektor. Korektora jest 6 ml, podkładu jest, wiecie co, kurczę, gdzieś to widziałam, ale już nie wiem gdzie. Chyba go jest 4 gramy. Jakoś, kurczę, nie piszą to z tyłu, ale jest go chyba 4 gramy, bo to gdzieś czytałam. I tego jest 3 gramy pudru fiksującego. I pędzelek, bardzo mi się spodobał pędzelek, bardzo fajnie mi się go używa, jest brudny, ale wam go pokażę. Ma taką końcóweczkę. Jest bardzo, bardzo fajny. Tyle, że jak dla mnie na lato ten zestaw jest za jasny, będę czekać na zimę. Bo usiłowałam tego użyć ostatnio, przez ostatnie 2 dni używać, ale było widać, że mam buzię jaśniejszą. Sorki. W każdym razie poczekam na zimę, ale coś mi się wydaje, że ten puder mineralny się u mnie, podkład mineralny się u mnie nie sprawdza, dlatego go chyba oddam na wymiankę. No i teraz te dwie paczki z Allegro. Zapłaciłam za dwie aukcje i przesyłkę. Przesyłka była 11 zł. Zapłaciłam 52 zł.
jest tutaj masa kosmetyków. Żadne jeszcze nie były używane te kosmetyki, bo są nowe z likwidacji drogerii. I właściwie co mnie podkusiło najbardziej do zalicytowania tej aukcji, jednej z nich, to był róż z Makeup Factory. I tak, trzymam go w kartoniku, bo opakowanie wydaje mi się strasznie podatne na rysy i tak dalej. Opakowanie wygląda w ten sposób. Teraz wszystko widzicie w tym, no ale sorry, tak jest opakowanie. Zaraz, to jest kolor numer 18. W środku wygląda tak, widzicie pędzelek jeszcze w folice, używam go raz. Ale muszę wam powiedzieć, że ten róż ma świetną pigmentację, rewelacyjną, po prostu naprawdę sobie idzie nim krzywdę zrobić, także trzeba z nim być ostrożnym. Ale pigmentację ma świetną. Kolor wygląda tak. Tutaj naprawdę jest przepiękny. No i to był właśnie taki bodziec, który mnie podkusił, żebym zalicytowała jednak tą aukcję. Następna rzecz to była paletka trzech cieni z Debora. I nie wiem, czy to zobaczycie teraz. Czekajcie, ja to otworzę. Tutaj są aplikatory, wysypię je. Popatrzcie się na ten fioletowy w środku, jak on się pięknie, pięknie mieni. Jest taki, tak jakby metaliczny. No jest po prostu przeboski. Wybaczcie, ale nie zrobię wam swatchy, ponieważ na razie tego nie dotykam, nie używam, bo jeszcze się zastanawiam, czy nie oddam tego po prostu na wymiankę. A jak wiecie, łatwiej coś oddać nieużywanego niż używanego, dlatego na razie tego jeszcze nie próbuję nawet. Następnie były cztery cienie z Yoko Minerals. Jak widzicie, tyle ich było. Powiem wam, że opakowania są strasznie solidne. Aż się zdziwiłam, myślałam, że będzie taki tani plastik, ale naprawdę są bardzo, bardzo porządnie wykonane opakowania. I jeden z nich się właśnie rozsypał, ja go usiłowałam sprasować, czyli właściwie go sprasowałam tą metodą naprawienia cieni z alkoholem. Jest to taki kaki kolor, połyskujący, bardzo, bardzo ładny. Przedstawia się on w ten sposób. A, czekajcie, za mało tego wziąłem, nie odciśnie się to. Wygląda w ten sposób. No sorry, nie zobaczycie chyba. Nie, bo za mało go nabrałam. Nieważne, w każdym razie wygląda tak jak w opakowaniu. Następny to jest taki wypiekany, mineralny cień w kolorze czarnym, perłowym. Bardzo ładny. Miałam takie dwa, bo w drugiej paczce był właśnie... Tutaj mam rzeczy, które mam na wymiankę z tego wszystkiego i dam wam linka po prostu na dole, mam wymiankę na wizażu. Jeśli ktoś z was ma tam konto, to piszcie, ja wam odpiszę. Dwa miałam takie, bo w drugiej paczce był taki sam, do tego jeden poszedł na wymiankę. Następnie był taki lawendowy. Widzę, że wychodzi jak zielony, ale mam nadzieję, że na komputerze będzie inaczej wyglądać. To jest też taki perłowy lawendowy. I ostatni to był różowy, a właściwie taki lila. Też z tej serii Yoko. Muszę się pośpieszyć. Strasznie zamulam dzisiaj, nie wiem czemu. Dobra, następne rzeczy to były trzy cienie w kremie. Jeden poszedł na wymiankę, bo był właśnie taki sam jak jeden z nich. Strasznie, strasznie podobają mi się kolory. To jest 20 Deep Cooper i 10 Icy Brown z Peggy Sack. Dobrze mówię? Peggy Sack? Sagę? Sorry. Nie wiem. W każdym razie są to takie 7 ml tubki. Kolor właśnie to jest ten 20 Deep Cooper. Sorki. Ten miedziany jest po prostu przeboski, patrzcie na niego. Te cienie są wodoodporne. Testowałam je, naprawdę są wodoodporne. Byłam na basenie. Świetny. Następny to jest... Kurczę, sorry. Ale nie wiem tego wyciągnąć. Musiałam patrzeć, bo mi się wydawało, że siostra podsuje pod drzwiami. Icy Brown wygląda w ten sposób.
Tak wygląda ten brązowy. Świetny jest, naprawdę. Piękne, kolory są przepiękne. Dobra, jedziemy dalej z tym koksem. Następnie były w sumie znowu dwa te same produkty, dlatego drugi poszedł na wymiankę. I to jest róż w kredce z Peggy Sack. W kolorze mango. Wygląda w ten sposób. A tutaj jest. Bardzo, bardzo subtelny, delikatny, jak się tym zetrze. Bardzo fajna rzecz. I po prostu mój KWC teraz to są szminki w kredce, też z Peggy Sack, też były nowe. Te brązowe były dwie, dlatego jedna poszła na wymiankę i prawdopodobnie właśnie dzisiaj się za nią wymieniłam. Wyglądają w ten sposób. Kolory przedstawiają się tak. Sorry, ale jakaś słaba koordynacja ruchowa u mnie. To są te dwa kolory. Ten bardziej pomarańczowy to jest kolor... Nie powiem wam? No nie powiem wam. Nie umiem znaleźć tutaj koloru. Ach, dobra. 111-211 to jest ten brązowy i 111-212 to jest ten oranżowy bardziej. Strasznie mule, nie wiem, przepraszam was bardzo. No i właściwie resztka to kredka do paznokci biała z Peggy Sack. Kredka do oczu multifunkcyjna to jest? Tak, multifunkcyjna kredka to jest, także można to stosować do wszystkiego. Ale jej kolor, w ogóle patrzcie jak ona jest gruba, ja nie wiem gdzie ja taką strugawę dostanę. Chyba będę musiała kupić takie do wielkich tych jumbo kredek dla dzieci. Popatrzcie na jej kolor. Mam nadzieję, że to odda kamera. Ona jest brązowa z zieloną poświatą. O, widać to. Po prostu jest kolor jest rewelacyjny. Tylko strasznie śmierdzi. Wiecie, czujecie, co mi to przypomina? W przedszkolu był taki zapach, coś tak śmierdział, nie wiem, czy plastelina, czy coś, masakra, ale dobra. Sorry. Jeszcze kilka rzeczy jest. To jest kredka podwójna. Tutaj jest pomarańczowa, tutaj jest jasnoróżowa. Zastanawiam się, gdzie mam zrobię słocze i chyba już na prawej ręce będę musiała. Ta pomarańczowa kredka jest rewelacyjna, a różowej kredki używam przy różowawych makijażach do łuku brwiowego i naprawdę bardzo, bardzo ładnie wygląda. Tak się prezentują kolorki. Następna to jest znowu pata multifunkcyjna. Nie. Wiecie, co to się nazywa? Crayon Gloss. Ale to nie jest bynajmniej chyba do ust, a może, nie wiem, tak mi się wydaje, że to jest taka żelowa kredka do oczu w takim brązowo-miedzianym kolorze, też piękny jest tutaj. Także kolory są przepiękne. No i kredka do brwi, też z Peggy Sack wszystko. Tutaj z grzebyczkiem, właściwie ze szczoteczką do brwi w takim kolorze. Tylko nie wiem czemu, mi się wydawało, że będzie dobra do moich brwi, aczkolwiek trochę rudawo wychodzi, także nie podoba mi się ten efekt, chyba ją też oddam na wymiankę, ale jeszcze się zastanawiam. I to było właściwie tyle z tych kosmetyków, które ja sobie zostawiłam. Teraz wam pokażę, co mam tutaj w siateczce na wymiankę, co oddałam. A oprócz tego na wymiance na wizażu mam, sorki, ale cały taki wielki karton po butach z zapełniony rzeczami. Także jak ktoś jest zainteresowany, to podam wam linka na wizażową wymiankę na dole i możecie pisać. A na wymiankę oddaję nieotwarty krem, hydrokrem sceniczny z Sorai. Widzicie, jest jeszcze folia. Podkład z AA do cery suchej i normalnej, do wrażliwej i skłonnej do alergii w kolorze 3 miód. Myślałam, że zostawię go do malowania modelek na sesję, ale stwierdziłam, że jednak nie bardzo to się nie sprawdzi, ponieważ data ważności jest do sierpnia 2011.
Także naprawdę to oddam za małą drobnostkę. Tak samo był drugi podkład Miren Anti-Aging w kolorze beżowym 307 z pompką. Widzicie, nieużywany. Nawet tego nie otwierałam, nie próbowałam. Otwierałam tylko wieczko, ale to nic się z tym nie dzieje, dopóki nie było naciśnięte nic. Tyle, że to też jest ważne do 13 września 2011. I ja na pewno tego nie będę używać, dlatego też to oddałam na wymiankę. Też za jakąś pierdołę, bo po prostu data ważności jest krótka. I dalej na wymiankę zostało kilka rzeczy z tych, co tutaj mi przysłali w tych paczkach. I to jest, tak jak mówiłam, ten miedziany krem, cień w kremie. Sorki. Z Yoko, tak, lusterko, sorry. Z Yoko ten czarny, mineralny, wypiekany cień. Róż do policzków w kolorze mango. W kredce, tak jak widzicie, jest jeszcze folia. I ta szminka w kredce też z Peggy Sack w folii dalej. Także to są te rzeczy, które oddam na wymiankę z tego wszystkiego. No oprócz tego jest cały karton, dlatego was serdecznie zapraszam na moją wizerzową stronkę. Wiecie co, sorry, ale szukam pilota, żeby was jakoś wyłączyć później. Okej, znalazłam. Także to chyba było tyle. Postaram się teraz nagrać coś jeszcze dla was i wstawić te filmiki dzień po dniu przynajmniej, bo za tydzień wyjeżdżam, dlatego pewnie znowu nie będę nagrywać. W ogóle jestem strasznie niesłowna z tym nagrywaniem filmików, wybaczcie. To tyle. Cały czas w ogóle jąkałam się dzisiaj okropnie. Dobra, widzę, że mam 17 minut, jeszcze chyba nigdy takiego długiego filmiku nie nagrałam. Dlatego zapraszam was na wizaż, dziękuję za uwagę i trzymajcie się cieplutko, pa, pa!